Dotarliśmy! Udało się! Jesteśmy! Na końcu świata! Na ziemi ognistej, miasto Ushuaia! Ile to dni minęło nam już? Minęło nam 138 dni, 15 tysięcy kilometrów. Głównie w autobusach. I 10 kartek w paszporcie. Po 5 na łebek. Coś niesamowitego, nasze marzenie się właśnie spełniło. A wy mieliście okazję spełnić je razem z nami, za co mega dziękujemy. Że jesteście z nami, że oglądaliście i w ogóle za wszystko. Trzymaliście za nas kciuki chyba, chociaż troszeczkę, nie? Tak, trochę. Tyci. No, to teraz zobaczcie, jak wygląda Ushuaia. Witajcie w mieście Ushuaia, które było celem całej naszej podróży. A gdzie konkretnie ono leży? Mówię do was z końca świata. Dokładnie, Natalio. Ushuaia jest najbardziej wysuniętym miastem na południe, nie tylko w Ameryce Południowej, ale i na całym świecie. Oczywiście są rywale jak wioska Puerto Williams, należąca do Chile, ale jest to była baza wojskowa, gdzie mieszka tylko 2000 osób i nie ma ona oficjalnej infrastruktury miasta. Ushuaia w dosłownym tłumaczeniu z lokalnego języka znaczy zatoka w głębi. Założono je w 1884 roku, a w latach 1902-1947 zsyłano tam skazańców, aby budowali więzienie bez możliwości ucieczki. Podobnie zachowała się Wielka Brytania w stosunku do Australii. Więzienie zostało zamknięte, ale wokoło niego powstała wioska, która przerodziła się w miasto. Dziś możemy odwiedzić muzeum i wybrać się na przejażdżkę kolejką parową, aby zgłębić historię zsyłanych tutaj więźniów. Mieliśmy nawet pomysł, aby wybrać się na 3-tygodniowy rejs na Antarktydę, ale cena to 15 tysięcy dolarów za parę. Zastrzeliło to nas, co nie znaczy, że tego kiedyś nie zrealizujemy. Dodatkową ciekawostką jest to, że nie tylko sprawdza się tutaj pogodę, ale i poziom promieniowania UV, które jest tak silne, że nawet w pochmurny dzień można dostać porażenia słonecznego. Bez kremu na opalanie nie wychodzi się na dwór. W Ushuaia mieszka blisko 60 tysięcy obywateli, a miasto utrzymuje się teraz głównie z turystyki. Nie tylko dzięki portowi, ale i dzięki lotnisku międzynarodowemu, które tu się znajduje, turyści walą drzwiami i oknami, aby zobaczyć miasto na końcu świata. My na wcześniej wspomnianym lotnisku spędzimy 2 dni czekając na samolot, ale to już historia na kulisy, bo chcieć to móc. Podczas pobytu w Ushuaia skorzystaliśmy z Airbnb, bo jak już po poprzednim odcinku wiecie, nasz namiot rozpadł się na kawałki. Także skorzystaliśmy nie tylko z noclegu, ale i też z atrakcji, które oferowali nasi hostowie. Celem naszej wyprawy była dzicz, aby trochę pospacerować i nabrać refleksji o naszej podróży. Już jeden z naszych ostatnich spacerów podczas tej podróży między równikiem a ziemią ognistą. I kurczę, wiecie co? Odkryliśmy w sobie chyba to, że faktycznie bardzo lubimy naturę. Jedzie samochód. I następny. No. Odkryliśmy w sobie to, że bardzo lubimy naturę. Daje nam energię i radość, taki zwykły spacer po lesie. No i też często udawało nam się spotykać jakieś różne ptaki i zwierzaki. Przed chwilą na przykład spotkaliśmy 2 dzięcioły. Jeden miał czerwoną głowę, drugi był cały czarny. Wydaje mi się, że to była parka i tak trochę sprawiali wrażenie, jakby się o coś kłócili. A może to były po prostu ptasie zaloty. W każdym razie zgaduję, że jak ogląda nas jakiś ornitolog, biolog, nie wiem, naturalista, to jest takie słowo. Mam nadzieję, że to nie to samo co nudysta. Ktoś, kto na łonie natury spędza dużo czasu, to pewnie pomyślicie, że w Polsce można to samo zobaczyć. I pewnie można. Ale właśnie w tym tkwi sęk. W moim dorosłym życiu karierowiczki nie było za wiele czasu na zwiedzanie, odwiedzanie,
chodzenie po prostu po parku, więc teraz doceniam to jak najbardziej. Te 4 miesiące w podróży jest dla mnie naprawdę bardzo osobistym przeżyciem. Zaczynałem jako małe, przerażone dziecko, które obawiało się wszystkiego. Naprawdę myślałem, że ukąsi nas jakiś pająk, wąż, coś nas tam zagryzie. Jednak dotarliśmy tu, gdzie jesteśmy, Ushuaia. 4 miesiące odpukać bez większych problemów, incydentów, z małymi potyczkami. Mieliśmy raczej głównie problemy techniczne podczas tej podróży i nie było to coś, co powodowało dramaty czy załamania. Po tym czasie naprawdę może nie przeżyłem jakiejś zmiany w charakterze wewnętrznej, przemiany, ale na pewno moje oczy są teraz dużo bardziej szeroko otwarte. Potrzebowałem tego przeżycia i tej podróży, żeby w ogóle poczuć się taki bardziej dowartościowany, że cały ten czas podejmowania decyzji w 3 różnych językach, niejednokrotnie w ostatniej chwili, pokazało jednak takie oblicze prawdziwego charakteru, jak bardzo i w jak skrajnych warunkach będę w stanie sobie poradzić. Oczywiście były momenty, które naprawdę zawdzięczam Natalii, bardzo jej za to dziękuję, że była, że wsparła, że kopła w dupę, kiedy trzeba było. Jest to naprawdę dla mnie bardzo ważne i nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ona. To jest właśnie to, o czym wspominałam wcześniej, jest możliwość zobaczenia natury na wyciągnięcie ręki. Kaczki właśnie na nas wypłynęły i Dominik się nimi zafascynował. Zgłodniałem. Nie bardzo widać, ale jest też mała kaczka. Jest taka szara, że się wtapia w te wszystkie kamienie jak chameleon. Także raz jeszcze, wiem, że się powtarzam, ale polecam. Po prostu wybierzcie się na jakiś nawet najmniejszy spacer gdzieś na łono natury i powoli, bez pośpiechu, wczujcie się w jej klimat. Można dużo zaobserwować i poczuć wolność. Oboje mamy podobne wnioski pod względem tego, że niesamowitym jest to, co udało nam się osiągnąć. Po pierwsze, że w ogóle zdecydowaliśmy się na tą wyprawę. Oczywiście to wszystko zawdzięczamy i panu Olku Dobie, i kolosom, ludziom, którzy nas tam zainspirowali. Jak nas to zmieniło? Czy nas to zmieniło? Ja myślę, że zdecydowanie jesteśmy bardziej otwarci, elastyczni. Okazuje się, że prysznic codziennie nie jest wymagany i też nie musi być wcale gorący. Oczywiście jest miło, kiedy jest gorący. Tutaj w Chile i w Argentynie już nam się nie zdarzały zimne prysznice, ale na początku w Ekwadorze, Peru i Boliwii to było na porządku dziennym. Dla mnie na przykład wyzwaniem było mycie głowy bez suszarki, no i w zimnej wodzie. Nie cierpię chodzić spać z mokrymi włosami, taka fanaberia. A jeszcze jak jest zimno, to w ogóle. A z takich głębszych rzeczy, to chyba nauczyliśmy się trochę nawzajem o sobie. Wiemy już, kiedy kto ma dość i jak pomóc tej drugiej osobie, żeby jednak wykrzesać jeszcze trochę energii, kiedy jest ona potrzebna. Najwięcej chyba naszych sprzeczek czy jakichś nieporozumień miało miejsce wtedy, kiedy byliśmy oboje zmęczeni i głodni, co się czasami zdarzało, ale z czasem też już przynajmniej byliśmy w stanie zapanować nad tą drugą rzeczą, czyli nad głodem, i mieliśmy zawsze ze sobą jedzenia więcej niż tak naprawdę potrzebowaliśmy, ale przynajmniej nie chodziliśmy głodni. A ze zmęczeniem, no to wiadomo, człowiek w podróży, czasami nawet jazda autobusem, niby nic nie robisz cały dzień, siedzisz w autobusie, a jednak się wychodzi z tego autobusu takim trochę zmęczonym, znudzonym, otumanionym. I wtedy potrzeba jest, żeby przynajmniej jedno z dwojga miało w sobie tą odrobinę energii, żeby popchnąć to drugie, bo często zdarzało się tak, że dopiero wtedy mogliśmy szukać jakiegoś noclegu. Nawet nie mogliśmy, po prostu wtedy szukaliśmy noclegu, bo przez wybór, żeby nie rezerwować niczego na zapas, bo przeważnie jest po prostu drożej. Jakieś highlighty? O highlightach jeszcze powiemy. Dominik tutaj podsłuchuje, więc nie będę się wypowiadać na jego temat. Hello! Is it me you looking for? Obviously not. Kolejnym wnioskiem, do którego doszliśmy, jest czas podróży. Wydaje mi się, że takie 3 miesiące byłyby optymalnym, ponieważ widzieliśmy tyle fantastycznych miejsc,
że w którymś momencie po prostu trudno jest się cieszyć, nie wiem, podziwiać, docenić to, że jest się w danym miejscu. A to jest taka, no, okazja jedna w życiu prawdopodobnie, bo nie wiem, czy będziemy w stanie wyjechać po raz kolejny na cały rok, żeby sobie pozwiedzać świat. Więc w każdym razie 3 miesiące wydaje mi się, że są optymalne, więc jeżeli na przykład myślicie o podróży na cały rok, to a macie do dyspozycji mniej czasu albo funduszy na krótszą wyprawę, to myślę, że 3 miesiące wystarczy. Więc polecamy właśnie też taką wyprawę po to, żeby udowodnić samemu sobie, że możecie, bo na pewno okaże się, że możecie. Jestem naprawdę dumny z tego, gdzie jesteśmy, co zrobiliśmy, z tego, jak ten kanał się rozrósł, jakich wspaniałych ludzi poznaliśmy, zarówno tu, jak i w internecie, właśnie dzięki tym filmom. Dziękuję za to, szczerze, naprawdę Wam dziękuję za te wspólne 4 miesiące i mam nadzieję, że zostaniemy dużo dłużej, ponieważ jest wspaniale mieć Was i nie mówię tego pod publiczkę, może to tak zabrzmi, ale rzeczywiście wiele to dla mnie znaczy. Myślę, że dla obojga wiele znaczy, że mamy Was i mieliśmy cały ten czas podczas tej podróży. Po prostu mnie to mega rajcuje. Właśnie obserwujemy wieloryby, które tutaj sobie pływają. W ogóle obserwowaliśmy całą wodę. O, sorry, podnieta.